Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś będziemy kontynuować naszą serię z Mass Effect 2 edycji legendarnej. Jak się okazało, w poprzednim odcinku przez przypadek wpakowaliśmy się w DLC do tej gry, dokładnie o tytule Arrival. Uratowaliśmy panią doktor, która po raz pierwszy w historii, jak gram w tą grę, oprócz naszego bohatera potwierdziła tą hipotezę przybycia żniwiarzy i ich niecnych celów zagłady, więc uratowaliśmy ją i podobno ona jest w posiadaniu pewnego artefaktu. No i co, my chyba będziemy kontynuować ten wątek, ja już go tak nie zostawię. Ja wiem, że to jest DLC. Admirał Hackett nas tutaj wprowadził w niezłe dymy. No ale cóż, nie zostawimy tak tego teraz, dokończymy to sobie. Tutaj kredyty pozbieramy. Broni chyba zmieniać nie będziemy. Standardowo przejdziemy się tutaj po lokacji, bo widzę, że jakieś itemki leżą, które warto pozbierać, a ja nie wiem, czy my będziemy tutaj wracać. No i zobaczmy, co ona tutaj dla nas przygotowała. Ja sprawdzę tylko, czy wszystko się nagrywa. Tak, wszystko jest elegancko i cacy. So what would it take to get the project back up and running? Everything was in place when we were arrested. It wasn't a question of could we, but should we? Generalnie. The Reapers will reach this system regardless. But the Alpha Relay is their shortcut to the rest of the galaxy. If you want to keep the Reapers at bay, this relay must be destroyed. No właśnie, moi drodzy, tylko tutaj pozostaje tak naprawdę kwestia moralna, ponieważ wiemy, że ten system, w którym znajduje się ten przekaźnik, jest zamieszkany przez Batarian. Generalnie, jak ich nie lubimy, no jednak skazywanie ich na wyginięcie w ten sposób, no w sensie, no śmierć, nie wyginięcie, bo to nie jest cały gatunek, ale no nie wiem, czy to byłoby etyczne. Pomijając fakt, jak bardzo ich nie lubię. One sec, let me get the door. Commander Shepard, I give you Object Row. You have the Reaper artifact just sitting here? Out in the open? When we found it, it showed me a vision of the Reaper's arrival. Kensen, this is not good. Give it a moment, Shepard. It'll give you the proof you need. Będzie wizja. Trochę jak na Eden Prime. I can't let you start the project, Shepard. I can't let you stop the arrival. Indoktrynacja, patrzcie, ona się przeciwko nam, że tak powiem, skierowała. Ale jaja. Zobaczcie ten... Łe, skąd on do nas tutaj bombi? Oni się przebili przez to szkło, bo ja nie widzę. Chyba nie. Dobra, musimy tutaj użyć medżelu. Ale we mnie bombią. Strasznie, przeokrutnie. Musimy tego na winklu sprzątnąć. Bo niektórzy już są na takich pierdkach życia. Ale jaja. Dobra, musimy się tu przebiec. Łe! Nie zginiemy? O, moi drodzy, pierwsza wywrota w grze. I co teraz? A, zobaczcie, my musieliśmy tutaj zginąć. O Jezu, bo już zawału dostałem. Take him to the med bay and patch him up. We want Shepard alive. Ale creepy.
Like Shepard was waking up a moment ago. But it could be a glitch in the system. No glitch. The sedatives aren't working. Security! Ale bokser. Ale jaja, moi drodzy, ja nie byłem przygotowany na taką fabułę tutaj aż grubą. Jak Boga kocham, możecie mi nie wierzyć, ale taka jest najszczersza prawda. Ja nie grałem w ten dodatek. Gramy robocikiem. Shepard o tu stoi, nim steruje. Ale jaja. Reloada damy. A co on widzi przez ściany? Czaje. Patrzcie. No i dobra, wydostaliśmy się, moi drodzy. Czyli żniwiarze doprowadzili do indoktrynacji tutaj załogi i oni za wszelką cenę chcą ich tutaj sprowadzić ku zagładzie wszystkich gatunków. Dobra, ale wiecie co? Ja najpierw, zanim pójdziemy, sobie pozbieram tu wszystko. Okej, tu są jakieś dzienniki badań. No tutaj nieźle im na łeb walnęło. Okej, musimy odzyskać naszą broń, nasze pancerze. Gdzie to wszystko jest? Tu gdzieś była szafka, przez moment widziałem. O, tu jest szafka, dobra, git. Wyposaż, Shepard, wybierz. Wybierz. Dobra, jesteśmy w zbroi. O kurcze. Ale grubo. No dobra, drodzy widzowie, jedziemy z tematem. Czyli została nam godzina? Dobrze tam widziałem? Chyba tak. To idzie tutaj. No nie były to jakieś arcytrudne tutaj rzeczy do szyfrowania. O. Zapalające sobie od razu włączymy. Tu nic nie ma. No, szykują się tu na nas. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze ktoś? Zobaczmy, czy nic tu nie ma. Nie, tu nic nie ma. Biegnij, Shepard. Muszę pamiętać, że tutaj jest shift, znaczy sprint pod spacją, a nie pod shiftem. Tak jak ma to miejsce w Monster Hunter Rise, w który aktualnie gram również, równolegle. Dobra, nic tu nie ma.
Nie chowaj się tutaj. Kojrzysz. A poczekajcie, bo my stąd przyszliśmy. Ja już się gubię. Czyli my musimy wejść tam. No ale tu nic nie ma. To gdzie ja mam iść? Zgubiłem się. Tu te drzwi są zaspawane. Czy jedyna droga prowadzi mnie tędy? No dokładnie. Kolejny korytarz. Ja ci tu przyspawam zaraz. O, tu chłop z miotaczem ognia. Okej. Patrzymy, czy nic tu nie ma do zebrania. O! No to wchodzisz, czy nie wchodzisz? Dobra, widzicie, te pociski zapalające są super. One dają nam momentami przewagę, że oni są jednak pod tym tak zwanym crowd control, czyli kontrolą tłumu. I to nam daje takie malutkie okienko, żeby się ich pozbyć właśnie szybko i bezproblemowo. Więc polecam serdecznie. Łe, tak blisko? Padaj, padaj, padaj. Dobra, ona ma tarczę. Łe! Zabolało. Gdzie ona jest? A, ona ma pistolet. Dobra. Gdzie ona jest? A chcesz się zdziwić, że się przedrę? Dobra, jedziemy trochę po bandzie. O, flashbang. Gdzie jest ten drugi? Dobra, padaj. Git. Ciekawe, co moja załoga sobie pomyśli o tym. Dwa dni mnie nie było jako kapitana. Trochę kaszana. Dobra. Żadnych tutaj broni nie ma, tylko ammo wszędzie leży. Żadnych ulepszeń też nie widziałem. O, tu coś mamy. Pierwiastek zero, super. Jak to nie wiemy, czego chcą? No chcą anihilacji tutaj, totalnego zniszczenia. O, tu już widzę, siekę z mózgu im zrobili. No cóż, no trzeba będzie to odkręcić. Mamy mało czasu. Dobra, wrócimy do oldschoolowej tutaj snajpery naszej. Weź wstań. No co za... Mało hapeków. Jeszcze ktoś? O. Dobra, musieliśmy tego się szybko pozbyć. Ostatni nabój. Łe. Ajajajaj, dobra, wracamy na karabin. Ona tu sobie naładowała tarczę. Łe, 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 łe.
Dobra, przez szybę nie możemy strzelać niestety. Dobra. O, idą te z butlami. Łe! Nie, przeładowanie! No, 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 no. Ono tu. Dobra, bo teraz jak już zginę, to coś czuję, że to nie będzie tak kolorowo. Więc musimy ostrożnie podejść do tematu. Ona tu cały czas... A nie, to jest już inna. Dobra, idzie ten zmiotaczem ognia. Intensywnie. Dobra, ale chyba mamy to. Widzę, że tutaj już żadne enemy więcej nie przybędzie chyba dla nas, na naszą korzyść. Tak, nam została godzina i 48 minut do przybycia żniwiarzy, ale jaja. A jestem ciekawy nawet, jakby ten timer się skończył, to co by się wydarzyło. Czy my możemy tu wejść? Nie, tu jest zamknięte przejście. No to co? Zastanówmy się. Tu wszędzie drzwi są pozamykane, pospawane jest wszystko. To chyba tutaj może coś trzeba, bo tutaj tak się świeci mocno. Nie. To nie tu. Tam duży czerwony przycisk. O jest, maszynownia użyj. Welcome to Project Control. I want to activate the project. Warning. Activating the project will result in an estimated 305,000 casualties. Do you wish to continue? Nie mówcie, że on to zrobi. Living in the Bahak system. This is... Shepard, no! Do you have any idea what you've done? You leave me no choice. If we can't stop this asteroid, it must be destroyed. Tell me where to find Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson is traveling to the reactor core module. An Ezo-core meltdown should do it. Because of you, everyone on this rock will be obliterated. Not if I get to you first. No dobra. Zabrzmiało jak wyzwanie. Łe. Tam jest jeszcze jeden po lewej. Dobra, leży. Lecimy tam od razu. Czyli co, nie udało nam się ostrzec tych batarian? Chyba nie. Ale Shepard poleciał grubo. Nie mieliśmy tutaj w ogóle siły sprawczej nad tym, co się dzieje. Don't try to stop me, Shepard. I have to do this. I've already activated the project. We can still escape this rock. There is no escape. There's no redemption for what you've done. I will die, never having seen the Reaper's blessings, and you will just die. Damn it, Kenson. No. Brzmi to trochę jak w przypadku Sarena. On też troszeczkę w pierwszej części, oczywiście, jeśli ktoś oglądał, no doznał niestety tego błędu związanego z indoktrynacją. Później na końcu gry, no my poprowadziliśmy fabułę w ten sposób, że on jak gdyby przyznał się do tego błędu i zrozumiał, ale to już było dla niego za późno i miejmy nadzieję, że tutaj historia się nie powtórzy, no ale zobaczymy. Otwieraj mnie tę bramę. Tu możemy przejść? Nie, tu się nie da, czyli musimy tędy iść. Safety protocols disengaged. Core temperature rising. Open fire!
Łe. Ale bombią. Szybko. Po kolei, pojedynczo. Jeszcze jeden tu gdzieś był, właśnie ten. Padaj. No co, no oszaleli, powariowali, no. Ale tak to jest właśnie, jak się bawi z technologią żniwiarzy człowiek. Sterowanie chłodzeniem. How do I stabilize the reactor core? All automatic safety protocols have been overridden. To stabilize the reactor core, manually insert cooling rod A from this control station. Manually insert cooling rod B from control station B. Doing so will stabilize the reactor core. Cooling rod A reinserted. Reactor cooling process has begun. Dobra. Nie chcemy jego wysadzenia. Dobra, git. Przeładowanie. Tu jest szybka. Tu jest winda. Tu nie można wejść. Dobra, czyli tu mamy wszystko. Medżel. Kredyty. Okej. Super. Czyli teraz pewnie da się tu wejść, tak. I na górę, Shepard. Dawaj. No padnij, żeż. Wychyl. Dobra, padł. A my gdzie mamy iść? Mapa. Łe. Padł od tego strzału. Najbardziej boję się tych z butlami. Dobra, chłop tu podpalił tego. Dawaj, kosiarka, naparzaj. Dobra, wszyscy leżą. Ale słuchajcie, tam mamy zielone drzwi. Mapa nam mówi iść tam, więc my pójdziemy jeszcze tutaj. Zobaczymy, co tu jest. Aha, tu już... A, okej, okay, to jest wyjście z drugiej strony. Ale poczekajcie, bo tu jest skrzynka z pierwiastkiem 0. A nie, my tu nie byliśmy. Dobra, ale tu nic nie ma oprócz tego pierwiastka 0. No ale zawsze warto było wrócić. Nie gardzimy surowcami, które mogą się okazać nam potem przydatne. Hop. Aha, to po prostu było do zniszczenia. Nie, tu trzeba wskoczyć teraz. Dobra, git, dobrze zrobiliśmy. Ładuj się tam na górę. Ja ci zaraz wezwę wsparcie. Moment, czy coś tu jest? Łe, uwielbiam, jak wchodzę do bitki z trzema nabojami. Dobra, ogień zaporowy, jedziemy. Winda, a tu są jeszcze drzwi. Dobra. Okej. Okay. Pierwiastek 0 znowu. Z tego, co widziałem. Jedziemy na górę.
Okej, nic tu nie ma. Kredyty. Dobra, leż tam. Tak, ewidentnie. Amunicja zapalająca będzie moim ulubionym rodzajem amunicji. Tam jeszcze ktoś jest na dole. Zaporowy. Nowy hel. Jezu, ile ich tu jest. Bardzo ostrożnie idziemy. Powolutku. Nie chcemy tu wywalić kity. No nie teraz. Łe. Bardzo dobrze, żeśmy to zrobili. No dawaj, najpierw ją. Żeby sobie tarczy nie odnowiła. Dobra, git, super, udało się. No tutaj... na masową skalę sieka z mózgu. Wejdziemy na górę? Tak, da się. Ale tu już się nie da. Nie, tu już się nie da. To z tym i to z tym. Git, udało się. Dobra, jest, mamy drugi rdzeń. Ale zanim to zrobimy, to pozbieramy sobie wszystko. Co tu jest jeszcze? Okej, pierwiastek 0. Tu jest winda następna. Chłodzimy reaktor. Proszę, że spróbuję. Co o tym myślisz, że ja tak się łatwo poddaję, że ty masz tu z jakimś leszczem do czynienia? Jedziemy. Będzie cutscena. Step away from the reactor. You've ruined everything. I can't hear the whispers anymore. Turn around. Now. You've taken them away from me. I will never see the Reaper's arrival. All you had to do was stay asleep. None of this had to happen. Kenson, you don't have to do this. We can get off this asteroid. No, we cannot. Oj, coś czuję, że trzeba było ją tu pacnąć. Warning, collision imminent. Warning, collision imminent. A nie, dobrze, ona nie wysadziła warning, tego reaktora, tylko sama się zabiła. Okej, samobójstwo popełniła. Joker, this is Shepard. I need a pickup. Now. Communication system damaged. Damn it. Evacuation protocols in effect. All personnel report to escape shuttles. Where can I find an escape shuttle? Take the lift from this room to the external access. From there, proceed to the communications tower. The remaining escape shuttles will be located on the tower's landing pad. I have to get to that comm tower and take a shuttle. It's my only chance. No dobra, moi drodzy, okej. No, biorąc pod uwagę nasze tutaj przeżycia z Sarenem, mogłem przewidzieć, że to tak się zakończy, mogłem ją pacnąć. Ona by się wtedy nie zdetonowała. Nie wiem, jaki by to miało wpływ na fabułę, no ale trudno, już się nie przekonamy.
Ale my chyba wyłączyliśmy w ogóle ten przekaźnik zbieraczy, bo ona mówiła, że już nie słyszy głosów. Czyli tak jakby ten cały relikt żywia, że przestał działać w ogóle. Co my tu mamy? A co to jest? O. To ciekawe było. Tu coś jeszcze mamy. Kurczę, no ja naprawdę chciałbym poinformować to siedlisko tych Batarian. No nie chciałbym, żeby oni tak zginęli tutaj. Tu musimy chyba iść na dół. Kredyty. Już niżej zejść nie możemy, to musimy iść tędy. Oj. Dobra. Mamy misję trochę na czas. My się zbliżamy do tego przekaźnika. Okej. On też ma. Dobra, jest, eksplozja będzie, super. Mamy zapalającą? Tak, mamy. Git. Gdzie on jest? Tu. Dobra, moi drodzy, spokojnie, mamy to. Pędzimy do przekaźnika. Mam nadzieję, że nic tu nie leżało cennego. Przynajmniej nie widzę. Dobra, aktywujemy. O, tam coś widziałem. Nie, coś wcisnąłem. External comm channel open. Shepard to Normandy. Joker, do you read me? Shepard, you have become an annoyance. You fight against inevitability. Dust struggling against cosmic winds. This seems a victory to you. A star system sacrificed. But even now, your greatest civilizations are doomed to fall. Your leaders will beg to be harvested. Maybe you're right. Maybe we can't win this. But we'll fight you regardless. Just like we did Sovereign. Just like I'm doing now. However insignificant we might be, we will fight, we will sacrifice, and we will find a way. That's what humans do. Know this as you die in vain. Your time will come. Your species will fall. Prepare yourselves for the arrival. Jest grubo. Commander Shepard, Normandy inbound for pickup. Roger that.
get us out of here, Joker. Bez jaj, ci mieszkańcy wszyscy tam zginęli. Jest i Hackett. Huh. Looks like you've recovered. Admiral Hackett. Sounds like you went through hell down there. How are you feeling? Fine. No more visions, if that's what you mean. I wasn't expecting to see you here. You went out there as a favor to me. I decided to debrief you in person. That was before the mass relay exploded and destroyed an entire Batarian system. What the hell happened out there, Commander? Have you received any intel about what happened? All I know is I sent you out there to break Amanda Kensen out of prison. And now an entire system is destroyed. I hope you could fill in the leap of logic between those two events. I confirmed Dr. Kenson's proof. The Reapers were coming, and destroying that relay was the only way to stop them. Kenson sedated me for almost 2 days. I started the engines with little more than an hour left. I tried to warn the Batarian colony, but time ran out. The Batarians report no survivors from Aratat. At least you tried. And you believe the Reaper invasion really was a threat? No doubt about it. We literally had minutes to spare. I'm sure all the details are in your report. I won't lie to you, Shepard. The Batarians will want blood, and there's just enough evidence for a witch hunt. And we don't want war with the Batarians. Not with the collectors out there taking our colonists. What are you saying? You did what you did for the best of reasons, but there were more than 300,000 Batarians in that system. All dead. They died to save trillions of lives. If I could have saved them, you bet your ass I would have. You're preaching to the choir, Commander. If it were up to me, I'd give you a damn medal. Unfortunately, not everyone will see it that way. So what do you suggest? Evidence against you is shoddy at best. But at some point, you'll have to go to Earth and face the music. I can't stop it. But I can and will make them fight for it. I'll gladly stand trial once this mission is done. Glad to see working with Cerberus hasn't stripped away your sense of honor. Do whatever you have to do out here. But when Earth calls, you make sure you're there with your dress blues on, ready to take the hit. In the meantime, you keep this. I don't need to see a report to know you did the right thing. Yes, sir. You've done a hell of a thing, Commander. No dobrze, moi drodzy, trochę grubo. Trochę grubo. Czyli nie udało nam się uratować tych Batarian. No cóż, jestem ciekawy. Dajcie znać w komentarzu, jeśli wiecie coś na ten temat. No cóż, ja z tego miejsca. O, Shepard, niech się odwróci. Dostaliśmy nową wiadomość, ale sprawdzimy ją sobie później. Dodatek Arrival. Tak zwane DLC ukończony. Mam nadzieję, że wam się podobało. No ja pierwszy raz w to grałem, więc...
Naprawdę git. Dzięki wielkie, że byliście i mam nadzieję do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i miłego dnia Wam życzę. Yo!